Żołnierze walczyli, wyjeżdżali z miast i wiosek. Na niedługo nie było ich długo, wielu niestety nie wróciło. To, co odczuwały, przeżywały dziewczęta z tamtych lat, pan Mieczysław przekazał nam w wierszu Marzenie dziewczęce. Zapraszamy Marysię i Radę. Nie pytaj, mamo, czemu bok nie stoję, gdy wrześnie lato do snu cicho wzywa. W ciszy wspomnienie bije serce moje. Jestem samotna, tego nieszczęścia. Patrzę na drogę i naiwnie wierzę, że tak jak wtedy po wieczornym chłodzie przyjdą żołnierze, najmilsi żołnierze, i znowu spoczną na naszym ogrodzie. Nie pytaj, mamo, czemu włosy drzeszę i twarz mi krasi uśmiech szczęścia pełny. Ja przypominam wrzesień, który przeszedł, w oczach się jawią szare, krągłe chmury. Magnety błyszczą, oblicza wesołe, w ciszy pokoju dzwoni srebro ostróg. Widzę oblicza junackie za stołem, auta wiozące sztab od stron mostu. Nie pytaj, mamo, czemu łzy w oczach mych także odszedł najmilszy z żołnierzy. On mi się, mamo, ciągle śni po nocach. Może nie wróci, może w drogę leży. Chwilę